Martyna Wojciechowska komentuje galę rozdania Oscarów. Poruszający apel dziennikarki chwyta za serce. Martyna Wojciechowska, 48 litrów, w swoim wpisie w social mediach wykorzystała okazję, jaką jest gala rozdania Oscarów, do zwrócenia uwagi na sytuację na świecie. Dziennikarka skierowała do czytelników i mediów apel, aby z taką samą sumiennością, z jaką obserwują i komentują stroje i fryzury gwiazd, przyjrzeli się cierpieniu najmłodszych. Dołączone do postu zdjęcia zastępują tysiące słów. Martyna Wojciechowska to podróżnicza i dziennikarka. Od lat pokazuje widowni w Polsce życie kobiet z całego świata. W swoich programach zwraca uwagę na trudy życia, biedę, przemoc i brak równości. Piętnuje wykorzystywanie kobiet i dzieci we wszelkich formach. Głośno mówi o niesprawiedliwości, porusza tematy trudne i dla wielu niewygodne. Tam, gdzie może, pomaga. Tam, gdzie nie może, również. Zwraca uwagę na zachwianie priorytetów i stara się małymi krokami, ale z sukcesami, zmieniać myślenie ludzi. Zobaczmy bezimienne ofiary ludzkiej chciwości, walki o władzę, pieniądze. Wręczenie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej to wydarzenia, które przykuwa uwagę tłumów. Oscarowa gala to nie tylko święto kina, to niestety również targowisko próżności, gdzie często stroje i fryzury liczą się bardziej niż ludzie. Warto przy takich okazjach przypominać, co w życiu jest ważne. Martyna zrobiła to mistrzowsku, wzruszająco, ale rzeczowo. Wiele osób chwyciła za serce. Ostatniej nocy oczy całego świata były zwrócone w stronę Hollywood. Najważniejsze wydarzenie filmowe roku. Chciałabym, żeby cały świat równie skutecznie zatrzymał się na chwilę i z tak samo zapartym tchem śledził to, co dzieje się w krajach ogarniętych wojną. Kryzysami humanitarnymi, żebyśmy tak naprawdę przejęli się losem uchodźców, tych, którzy cierpią z powodu biedy i głodu. Żebyśmy dostrzegli bezimienne ofiary ludzkiej chciwości, walki o władzę, pieniądze. A tymi ofiarami zbyt często są dzieci. Chciałabym, żeby media z taką samą uważnością relacjonowały te niewygodne wydarzenia, z jaką analizują stroje i fryzury gości gali wręczenia nagród Fabryki Snów. Dziennikarka doceniła werdykty członów Akademii. Dziennikarka zwróciła uwagę konieczność nabrania pewnego dystansu i równowagi. Podkreśliła, że sama lubi oglądać gale i z zaciekawieniem śledzi nagrodzone filmy. Doceniła przyznanie nagrody Michelle Yeoh jako pierwszej Azjatce, która została uhonorowana Oscarem. Ucieszyła ją nagroda dla dojrzałej, ale wymiatającej jamie Lee Curtis. Zachwyciła wytrwałość w dążeniu do celu nagrodzonego za najlepszą męską rolę drugoplanową Ke Huy Quana. Przede wszystkim ucieszyła się z nagrody dla filmu Na Zachodzie bez zmian, bo to film, który pokazuje bezsens, okrucieństwo i powtarzalność ludzkich błędów. Po prostu dość wojny. Poruszające zdjęcia najlepszym oscarowym komentarzem. Martyna do swojego posta dołączyła zdjęcia jednego ze swoich ulubionych artystów. Uğur Galenkus to turecki fotograf, który tworzy wymowne kolaże ukazujące kontrasty dzisiejszego świata. Te zdjęcia mówią więcej niż jakiekolwiek słowa.